Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Euro Truck Simulator 2 i oczywiście jest to promoc. I przede wszystkim mam już tutaj sobie dodałem. My sobie tutaj naprawimy troszeczkę ciężaróweczkę. Moją ulubioną, czyli Peterbilta, który jest różowiutki cały. Jeszcze tutaj się zatankujemy przede wszystkim, mam nadzieję, że będzie nagrywać, bo coś mi dziwnie tutaj pokazuje, nie pokazuje mi przy Eurotracku, przy GeForce Experience programu, ale cóż, jest oczywiście Anglia, bo tam nie chciałem właśnie zaczynać. Cholera, jak zwykle mi tu dziwnie kurczę jest ten. Jak zwykle mi ciężarówka źle skręca, bo jest ten przód taki długi, że trudno powiem wam ogarnąć, jak tu w ogóle powiem jechać. A i tak sobie wziąłem przede wszystkim, nie wiem czemu tutaj kurczę mi tak pokazuje dziwnie. Dobra, nieważne, mam nadzieję, że będzie, że mi się uda nagrać. Oczywiście pełną trasę z, oczywiście jak to widzicie, ja sobie tutaj dodałem, co ja wam dodałem, co ja tutaj sobie dodałem. Oczywiście dodałem sobie, tutaj mamy podwójne naczepy, które są oczywiście wzięte z modów. Znalazłem je oczywiście na stronie Mudlandu, bardzo dobrej strony. Bo tu troszeczkę powiem wam, zrobiłem coś takiego, że troszeczkę gra mi się kurczę no krzaczyła. No krótko mówiąc, no, kraszowała mi. A tak to ten. No zobaczymy, jak z tym będzie się jechało. Aktualnie zobaczymy, jak stąd wyjedziemy przede wszystkim. Fajne, powiem wam, tutaj są, bardzo mi się podobają kierunkowskazy tej ciężarówki. Bez kitu, piękne są. Troszeczkę mamy kilometrów, ale spróbujemy je przyjechać. A ja wam tu jeszcze pokażę przy okazji z rynku przesyłek, jakie tu są naczepy jeszcze przede wszystkim. Tutaj są, powiem wam, odnowione te naczepy. Na przykład tutaj jest kora drzewna i na przykład tu jest wanienka, która jest bardzo fajnie, powiem, odnowiona. Bardzo mi się podoba. Aha, dostaję zaproszenia do gry, ale ja nie mam czasu na CS-a i nie gram już w to. Tak. Mniejsza o to, co nie. No i tu są, powiem wam, odnowione te naczepy. Niektóre, bo tutaj powiem wam, że niektóre. O, na przykład drewno mi się bardzo podoba, widzicie? O, na przykład tu mamy jakieś coś takiego, prefabrykaty ścienne. Co takie też, powiem, heavy cargo, co nie? Koparka. Mi się to bardzo, powiem wam, podoba. Takie heavy cargo, które działa na wersję 1.30. Bo wcześniej kiedyś używałam na wersji 1.27, to jeszcze jak byłem w innej firmie, oczywiście wirtualnej, w Eurotrucku. O, i tutaj widzę, kurczę, ten dźwig samojezdny ma troszeczkę więcej ton niż 36. On ma troszeczkę więcej, tak mi się wydaje. Ale ja tu mogę, powiem wam, mogę się mylić, co nie, co do tego. Ale mi się te naczepy bardzo podobają, kurczę, bardzo i to bardzo. Mi się bardzo podobają. Kurden, co za typ. O Jezu. Dobra, nieważne w sumie, co nie. Cóż. O, na przykład Danonki. Jogurty. Fajnie to się, kurczę, powiem wam. No, jak to się mówi. Składa, co nie. Prefabrykaty. Znaczy ten, jogurty. Danonki, co nie. co to jest? Eurotruck i jakiś update. Dobra, nieważne. Nieważne w sumie.
O, na przykład patrzcie, jaka fajna kopareczka. Dobrze, my jedziemy sobie. O, proszę. Ale będę sobie jeździł. O, kurde. Patrzcie. A, to jest na Rosję. Znaczy, konkretnie to jest do Brest, czyli na Białoruś. Ale powiem, bo będę tutaj sobie jeździł teraz, kurczę, na tym promocie, że hej. Mi się bardzo podoba. Kurczę, podobają mi się te naczepy, jak nie wiem co. Ale cóż, kurczę. Fajnie, fajnie, powiem wam tutaj. Coś takiego zrobili. Z modyfikacji, co nie? Ale cóż. Cóż. Powiem, tego bardzo dużo jest. Prefabrykaty podłogowe. Tu powiem wam, takich dużo jest. Tych prefabrykatów. Różne są. Przede wszystkim. O! Patrzcie, tutaj fajnie, kurczę. Odwzorowali piach na przykład, widzicie? Mi się bardzo podoba na przykład to. Bardzo fajnie zrobili tutaj, kurczę. Albo ten zbiornik ciśnieniowy na przykład, fajnie też zrobili przede wszystkim. Koparka kolejna, kopacz. Tu powiem wam, o, na przykład ciągniki fajnie zrobili, też tutaj odwzorowali. O, kolejne ciągniki. 25 ton, o kurczę. O, walec na przykład tutaj fajnie odwzorowali też, kurczę. Fajnie, o, kopacz 1000. Czyli powiem wam, inaczej zrobione niż te inne te naczepy, co nie? Tylko tutaj jeszcze to są te stare, które działają na multi, te elementy z gazociągu na przykład. Bele słomy, szkoda, że nie pokazali tego tak realnie, co nie? Bo czasem tak powiem wam, na przykład w moim mieście wożą te takie naczepy z tymi belami słomy. I fajnie to wygląda. Tylko właśnie troszeczkę trzeba uważać, bo to może się, krótko mówiąc, czasem no, spaść, co nie, na podłogę, na szosę, co nie, jak źle jest przede wszystkim przywiązane, co nie. No i powiem, że fajne są te kurcze. O, kolejne kurcze, na przykład tutaj jest naczepa, żyto fajnie tutaj odzorowali też. A mi się bardzo podoba ta kopareczka. Kurczę, ja muszę, powiem wam, no, wypróbować, co nie? Te modyfikacje. Ale cóż, jedziemy, bo kurczę, czasu nie ma. Kurczę. Zapisujemy sobie godzinkę. Zobaczymy, jak tu nam będzie się jechało. Zobaczymy. Na razie tutaj. A, i tutaj nie wiem, czy ja nagrywałem, nie pamiętam teraz już, kurczę, w sumie. Czy ja tam, kurczę, nagrywałem wam, jak już była ta moja, można powiedzieć, kobita. Co nie? Też fajnie to odwzorowali. Ledwo co jedzie, powiem wam. Kurczę, nie fajnie. Dobra, powolutku sobie jedziemy. O cholera, myślałem, że zdążę. A tu będzie ciężko. Ojejejejej. Kurczę, trochę będę na szosie stał, Holender. Nie fajnie. Za mało miejsca, znaczy źle troszeczkę, powiem wam tutaj. No, źle. Porobiłem tutaj. I tam nie przejadą później, kurczę. Dobra, jedziemy. Dobra, jadymy. Będzie najgorzej, kurczę, na rondzie teraz, powiem wam. Ale spróbujemy jakoś ogarnąć sobie to. Ja do końca nie będę jechał, moi drodzy. Ja tak sobie odcinek zaplanuję. Tak myślę sobie. Czekajcie. Czy mi się uda dojechać do samej Anglii? Nie wiem. Kurczę, będzie ciężko. Czekajcie, my sobie może na. Kurczę, będzie ciężko tutaj jednak. O tak może byśmy zrobili, kurczę, a czekajcie, a tak. Oj nie, tak to będzie. Nie tak. O tak mi chodzi. Będzie mniej, tak myślę. Tutaj dojedziemy, może, nawet może nie. Wiecie co? Inaczej zrobimy. O, do tego dojedziemy. O. I tu sobie zakończymy odcineczek, tak myślę sobie. Bo tu troszeczkę, powiem wam, no, niepotrzebnie troszeczkę pogadałem tutaj na temat tych naczep, ale
Ja tak sobie myślę. Cholera, czekajcie, teraz trzeba będzie uważać. Będzie ciężko. Będzie ciężko. Będzie ciężko teraz. Będzie tu ciężko wyjechać z Anglii, niestety. Ale dobra, jakoś dało radę. I co wam tutaj, kurczę, powiem dzisiaj w tym odcineczku? No cóż, te naczepy oczywiście nowe sobie ściągnąłem z modyfikacji, no, które mi się... Powiem wam, no ze dwa razy mi się gra skraszowała, niestety. Nie wiem, jaki to był powód, czego. Zapewne tego, Peterbita, ale mi się tak wydaje, ale... Mogę się mylić, co nie, w sumie. No i tutaj powiem wam, są urozmaicenie w sumie przede wszystkim zrobiłem. Dobra, zatrzymujemy się. Czekajcie. Coś tu jedzie. Powiem wam, że ten Peterbilt z toloma tonami, kurczę, daje radę. Się cieszę aż niezmiernie. Tylko tu troszeczkę trzeba... Trzeba troszeczkę tutaj inaczej podjechać. Czekajcie, ja sobie zobaczę jedną rzecz. Jaki ja mam tu splanie? 46? Kurde, słabo widać. Ale w sumie 46 wycinek chyba 8. Nie, powiem, że nawet całkiem to spalanie jest. Nie jest złe, nie jest takie duże. Takie średniawe przede wszystkim. Przede wszystkim średniawe. No i sobie jedziemy. Troszeczkę tu mniej kilometrów mam, ale wszystkie kilometry dobre są. Co nie? Wreszcie mogę, kurczę, nagrać odcinek, bo tak to ze dwa razy mi się crashowała gra. Tylko właśnie powód. Nie wiem, czy... ten. Czy to wina była... czekajcie, wiecie co, zatankujemy się jednak. Tylko jak ja tu wjadę, kurczę, ojeju. Jak ja nienawidzę, powiem wam, po Anglii jeździć bez kitu. O Jezu, jeszcze tym, kurczę, dublem. Ale... Powiem wam, że mi się fajnie to podoba. Jeszcze mogliby... Tutaj są jeszcze inne gabaryty, co nie? Ja wam pokażę, nie martwcie się. Ja pokażę wszystkie naczepy, jakie tu są. Tak myślę. Właśnie chciałem, bo tutaj zauważyłem fajny, kurczę, powiem wam... gabarycik. Też wzięty z modów, oczywiście jest w modach, w tych modyfikacjach, które zajmują. Do ściągnięcia 993 mega konkretnie, jeden part. Drugi tak samo, 993 mega. Hej, wake up! Cholera, zaczepia mnie ktoś. Dobra, nieważne, przecież widać, że na tym spiku nagrywam odcinek, piszę. I ten... no tam około, po wypakowaniu 1 giga... 1,50 giga, o tak nazwę. Co nie? I powiem wam, że... Fajnie, że takie coś zrobili na tę wersję. Na 1,30. No i też się nie mogę doczekać, powiem wam, tych takich innych, tych gabarytów, które będą właśnie dodane za niedługo, w kolejnym tygodniu najprawdopodobniej. My sobie tak będziemy jechać powolutku. 84 starczy w sumie. No, my dopiero wyjechaliśmy z Inverness, kurczę. Ale fajne naczepy, kurczę, podobają mi się, bardzo mi się nie podobają. No i ten. Kurczę, tutaj piszę. I ten. No i cóż jeszcze, kurczę, powiem, no... tylko tyle, podobają mi się. I tyle. Co nie? Ja specjalnie z tego miejsca zacząłem, bo tam właśnie ostatnia trasa moja to była z... konkretnie, zaraz wam powiem, czekajcie, żeby mi się gra nie skraszowała. Dobra, nie skraszuje się. Saint Petersburg aż do Inverness. I właśnie ona trwała około... około... No, trochę jechałem, powiem wam, przyznam. Czekajcie, ja może będę jechał powoli tutaj. O tak starczy w sumie, 7,5 będziemy jechać. Nie będziemy tutaj, kurczę, wyprzedzać. Nie, 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 nie ma mowy, na odcinku nie będę wyprzedzać.
No kurde, ale... A, no, dopiero teraz kierunkowskaz włączył. Boże, co za... Co za ludzie, ja nie mogę z nimi. Masakra. Masakra trochę. Ale co zrobić, co zrobić. Idziemy sobie dalej. No i tam właśnie mają być te... Takie specjalne gabaryty. Tam na przykład będzie do przewiezienia... Do przewiezienia będzie na przykład... ten... Jak to się nazywa? Wielki prezent, który widać było na tym trailerze od CSS-u. Nie umiem wymówić tego, cholera. No, od tej firmy. O, co nie, od tej produkcji przede wszystkim tam właśnie będzie do przewiezienia. Co tam jeszcze będzie? W sumie... Jeszcze zobaczymy, zobaczymy. To będzie właśnie nas prowadził pilot. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, kurczę. Nie mogę się doczekać w sumie. Ale spokojnie, spokojnie. Tak myślę, że ja ten dodateczek kupię sobie. Na pewno. No i tak przyznam się, że Italii jeszcze nie mam, co nie? Ale też mam zamiar ją kupić już. I ten. I właśnie po Italii będę troszeczkę jeździł. Będę zwiedzał miasta, bo tak to na Traximie troszeczkę jeździłem, ale w sumie to tak, kurczę, mało jeździłem. Bardzo mało jeździłem przede wszystkim. Troszeczkę powiem, no na tej mapie Traxim troszeczkę mało jeździłem. Przyznam rację sobie. Ale no nie zawsze. Powiem, no wtedy miałem ten, jak to się mówi, czas, co nie, krótko mówiąc, bo tak to często jeździłem na multi, często też, no jeździłem na mapie Hungary map, czyli na mapie Węgier, Słowacji, nie Ukrainy, tylko Czech, przede wszystkim, oj, wybaczcie, przede wszystkim, i to tylko tyle, no i większość na promocie też jeżdżę do tej pory. Promoc najbardziej mi się, powiem wam, spodobał, bo to jest urozmaicenie w ogóle, kurczę, realnych miast, które na przykład na Anglii, patrzcie, tutaj mamy Inverness, jest takie miasto, na przykład jest w Irlandii, ja nie wiem, czy jest Dublin, ale mogę się mylić, wiecie, na przykład Londyn to jest w postawce, co nie, właśnie, i ten, tutaj są dodane, no, takie dodatkowe miasta, co nie? No i jeszcze na przykład Poland Rebuilding, całą Polskę, co nie? I ten... I... Kurde, cały czas tu piszę. I ten... No i tak to jest, wiecie. Nie mogę, kurczę, znaleźć dobrych słów, powiem wam szczerze. No i tak to jest, co nie? Gdzie my jesteśmy? Koło Perth dopiero. Ujojoj, troszeczkę daleko, ale spokojnie. Odcinek będzie też około 50 minut, jak mniej więcej. Spróbuję choć tak właśnie... Bo tutaj mamy 42 minuty bieżącej sesji, bo troszeczkę się zackałem przy tych gabarytach niestety. Przy tych modyfikacjach, co nie? Bo cały czas mi wywalało, kurczę, grę. I ten, powiem wam, że fajnie, fajnie to, kurczę, jest. Można tutaj, powiem wam, w sumie pojeździć teraz gabarytami, kurczę, po całej Polsce. Znaczy, wróć, nie gabarytami, dublami, czyli podwójnymi naczepami, co nie? Które są nawet, powiem wam, no nawet fajne. Nie są złe, bo tam można było zmienić sobie, ale ja nie chcę. Ja wolę mieć, kurczę, troszeczkę ciężaru, co nie? Przy swoim Peterbilcie. Co nie? No i tutaj są też gabaryty z tego wzięte. Z Amerykana, co nie? Ta długość mi chodzi przede wszystkim. Który mi bardzo trudno, powiem wam, zaparkować w tej grze. I... No troszeczkę tutaj... Na zakręcie ciężko z tymi gabarytami jest. I ten... No.
Tak to jest. A mi się najbardziej spodobał, kurczę, ten promoc ze wszystkich map. Na drugim miejscu to mapa Węgier, o, przede wszystkim. Mapa Węgier wszystko, kurczę, rozwala. Piękne są te, kurczę, przede wszystkim. Te miasta. Ale też mi chodzi o drogi, co nie, lądóweczki, kurczę, fajne są, autostrady. Ale też mi się bardzo podoba, co mi się bardzo podoba na mapie Węgier. Różne są te widoki, co nie, przede wszystkim. I ten. Wow. Kurde, dobrze, że tu użyłem ręcznego szybciutko. Bo tak to bym, kurczę, no, bum bum było. Byłoby. Czekajcie, niech to ja tutaj jakoś tak, kurczę, żeby było lepiej. Dobra. Jakoś wyjechałem fajnie. Oj. O, widzę tu, kurczę, jak tu widać. Różni gracze z firmy Promiltrans, widzę, jakieś numerki sobie pododawali, fajnie. Podoba mi się. Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu, ale ja tak to tylko wspomnę, co nie? To takie jest mi dodali. A mnie to tam w sumie mniejsze obchodzi, co nie? Ja tam w swojej firmie jestem, nie interesuję się czyjąś firmą. Ale to są bardzo, powiem wam, popularni, kurczę, popularna firma przede wszystkim, co nie? No, oni tylko tam jeżdżą na EU1, czyli na multiku, co nie? Na multiplayerze. Tak samo na przykład też jeździ często no, sławny streamer pan Artur.pl na przykład, którego często widzę. No, ostatnio to tak powiem mało na multi jeżdżę. Przede wszystkim promo tylko. Ale cóż, trzeba troszeczkę mieć, powiem wam, no, tej różnicy, bo na multi to cały czas powiem, że się zanudziłabym się, znudziłoby mi się, o, co nie, przede wszystkim. I to ostatnio tylko na promocie semykam, bo mi się spodobał. Nie, serio, ty, ilość kilometrów mi się spodobała, długość trasy. No na przykład tutaj, kurczę, no ta wartość przychód wysania trochę taki sobie jest, ale lepszy niż żaden, co nie. Co ta policja? Ej, co ta policja zrobiła? Kurde, what? Trochę było dziwne to, przede wszystkim. Ale co mnie to tam obchodzi, ta policja, to jest normalne tutaj w tej grze. No i tak to jest. Dobra, ja sobie sprawdzę. Mi się tylko granie wy... Cholera. Wow, się dygłem, myślałem, że gra mi wyrzuci. Chyba nie dojedziemy do końca, kurczę, tego odcinka, niestety. A spróbujemy tyle, ile dojechać. Do tego punkcika, co nie? Przede wszystkim. No ale... A sobie później dokończę trasę, no. Poza odcinkiem, co nie? I tak to jest. No kurde, to bałwany tu wyprzedzają, Boże. Nienawidzę tych bałwanów tu. Masakra w tej grze. Masakra, bardzo, kurde. Bałwany jedne. Kurde, tu muszę jeszcze retarder sobie wziąć do tego Peterbilta, bo tak to on zasuwa, nie wiadomo. O cholera. Czekajcie. Dobra. Cholera, czego ja tak zjechałem z tej drogi? Kurde, co to ma być? Co nie? Dobra, jakoś jadę. Dobra. Ojeju, jak zwykle redukcja z biegów musi... Ej, ale nie tak chciałem, kurczę.
Jedzie coś tu? Nie jedzie, tylko Dafik jedzie z drugiej strony. O, widzę, też coś wiezie fajnego. O, widzicie? Jest tu, mi się podoba bardzo tu, kurczę, na tym promocie, bo jest urozmaicenie, bo te naczepy na przykład... O, tu jest na przykład fajna Trans Future, jakaś zagraniczna naczepa, czy tam realna firma. Bo po Anglii, znaczy po Anglii, no, też jeżdżą te różne firmy przede wszystkim. Ale tam będę podróżował po, powiem wam, po każdym kraju. Po każdym kraju, po każdym państwie, po każdym mieście. Ja mam zamiar tu, kurczę, powiem wam, no, zwiedzić może nie całą mapę, ale tyle, ile mi się uda, bo i tak zapewne jak znam właśnie firmy Euro, znaczy no, wydawców Eurotracka, oni pewnie jak zwykle zmienią za jakiś czas, kurczę, aktualizację jakoś pewnie dodadzą, jak zwykle. Trochę, kurczę, tu powiem wam, słabo widzę. 47,3, to spalanie w ogóle spada? Dziwne. Przede wszystkim, dobra. Jak nie spada, to nic się nie stanie w sumie. Nie! Nie, ono powinno spadać, tylko tu słabo widać. Kurde, ten biały, ten... Mniejsza o to, w sumie. W sumie powinniśmy się wyrobić do Dower, tak myślę. Kurde, tu się ścina, jak zwykle. Ojej. Ale nie, my jesteśmy dopiero... A, Glasgow, ojaj. Może do tego Dumires... Dumfries, kurczę. Może dojedziemy, ale... Wątpię. Troszeczkę długa ta trasa jest, ale... Tak do 1400 może kilometrów dojedziemy. Tak myślę. A jak nie, to będzie długi odcinek jakoś. A zobaczymy w sumie. No bo tak to jest 20 minut, chyba 30 ileś minut nagrywam dopiero. Dobrze jest w sumie. Dobra. No i tak to jest, powiem wam. Te naczepy sobie, kurczę, ściągnąłem, te takie heavy cargo jakby. Które... No, tak jak wspomniałem, się crashowało. Ale już działa wszystko, tak myślę. Ale tu ruch jest, jak w Warszawie. O ja pierdziele. No Anglia dużym jest państwem, co nie, czy tam miastem też. Znaczy państwem, no. Pomyliłem się troszeczkę. Co nie. O tak to tysiąc, może to ty... Równo 1000 kilometrów dojedziemy, może tak myślę. A jak nie będzie długi odcinek, o. I tak zrobię, tak myślę. Tylko mam nadzieję, że nagra się, a jak się nie nagra, to będę musiał jeszcze raz. To coś mi się Shadowplay... no, spierdzielił coś, mi się nie pokazuje, nie pokazują mi FPS-y się. No. I tak to jest, kurczę. No nie mam w ogóle żadnego dzisiaj tematu. W sumie. Ale zwiedzamy. Blisko Glasgow jesteśmy, no praktycznie przy Glasgow jesteśmy. O Jezu, jak ta jazda moja jest do dół. Krótko mówiąc, Jezu. Źle się, powiem wam, że na klawiaturze to źle się jeździ, ale no niestety, niestety trzeba tak, kurczę, przeboleć ten ból, co nie, na kierownicy jest łatwiej, o wiele łatwiej, ale ja się tam nie bawię w te kierownice, co nie, kupowanie, bo to, powiem, no troszeczkę drogie jest, tam na przykład 900 stopni drifting, na przykład Force GT, która ma 900 stopni, no na przykład G29, to nie dla mnie, nie, na przykład G27, G25, Logitecha, to nie dla mnie. Nie. No i ten. I tak to jest. O kurczę. Zakręty tu co po Anglii, powiem wam, masakryczne. Szczerze mówiąc. W ogóle w Europie nie ma takich zakrętów, mi się wydaje. Ale mogę się mylić w sumie, wiecie, też. Czy to spalanie spada w ogóle? 47 tu jest? Kurde, ślepy jestem, bez kitu. 47,3 czy to jest 42? Musiałbym, kurczę, dodać, powiem wam, w sumie. 47,2, aha, okej, takie spalanku mam w tym Peterbilcie.
Nie jest takie średnie, nie jest takie duże w sumie, takie średniawe. Powoli spada w sumie. Fajnie. Dobra, my sobie tutaj skręcimy na ten pas. Lewy. Dobrze mówię, prawy, kurczę, nie lewy. Lewy to jest bliżej tych. Nie bramek, tylko... Boże, barierek, o! Zapomniałem nazwy, kurczę. Ale dziś się nie stało w sumie. No i znowu ten taki zakręt głupi, Boże! A ostatnio to tak sobie jadę, chyba to jest ta sama droga nawet, co ostatnio kiedyś jechałem, pamiętam, po Anglii, tylko... Jeszcze miałem po prawej stronie to, kierownicę, masakra. Źle mi się jechało, przyznam rację, ale... Ale Peterbilt mój ulubiony, kurczę, moja ulubiona ciężarówka do Eurotrucka, która działa na wersji 1.8, 1.30. Mi się bardzo podoba, kurczę, ten Peterbilt. No i ta, o, moja kobieta. Co nie? Tam kiedyś, tam pamiętam, oglądałem kiedyś u wujka Bohuna odcinek, też miał właśnie taką samą kobietę. On się śmiał, że jego żona tu siedzi. Śmiechem, żartem, można troszeczkę pożartować. Ale on miał tam chyba, pamiętam, on często, pamiętam, jeździł z Kanio. Właśnie w tych odcinkach. No i chyba nadal jeździ z Kanio, tak mi się wydaje. Tylko nie wiem jako teraz, bo tak powiem wam, w sumie ja nie mam czasu, kurczę. Kilometry trzeba kręcić, jak to się śmiejemy tutaj, właśnie w tej firmie wirtualnej. To nie, i ten. Trzeba kilometry kręcić. Ale też powiem, muszę ja przesłać film jakiś, chociaż wiecie, nie ma czasu też w sumie. O, równo 47, pięknie, fajnie, kurczę, to spalanie, powiem wam, jest jak dla mnie epickie, spada normalnie, fajnie. Podoba mi się to spalanie. Czekajcie, ja sobie zerknę tu na mapę. Ile mi już tu zostało, do Carlisle może dojedziemy chociaż. Wiecie, bo tak to chyba do tego Birmingham nie dojedziemy w tym odcinku. Albo ja sobie podzielę, wiecie co? Mam pomysła. Chyba tak zrobię, że ja podzielę to na dwa odcinki. Tak zrobimy, tylko żeby mi się tu zapisało nagranie z Shadowplaya. Będą dwa odcinki, ja nagram taki dłuższy odcinek, może się uda nagrać. Jak nie, to będę jeszcze raz powtarzał. Ale i te, ale nie, niestety nie. Bo znowu będzie ten... Kurczę, będę musiał od nowa zlecenie wziąć. No tak, dobra. Nie było tematu, okej. Może się nagrywa, tylko właśnie nie wiem, dlaczego mi desktop się nagrywa, czyli pulpit. Ale, cóż. Dojedziemy do tego Birmingham, zobaczymy, zobaczymy. Ja może coś takiego zrobię. No. Zobaczymy, czy się nagra, wiecie? Bo desktop mi się nagrywał w grze. Dziwne. Co nie? Bo miałem tak nagrywać, kurczę, Crazy za jedynkę. A, ale pomyślałem sobie, w Eurotrucku też trochę sobie pojeżdżę dzisiaj. Czemu nie? Dobra, ja sobie tu skręcę zaraz na... Nie, mogę tym jechać pasem w sumie. Dobra. Mi tam pasi w sumie. Ile jest? Równo... O, teraz powiem wam jakoś tak, kurczę... Lepiej widać te spalanie. W dzień jakoś tak słabo, ale w nocy ledwo, ledwo tak widzę, ale... No nawet, nawet. Fajne spalanko w tym Peterbilcie. Ale tutaj mam tylko, żeby was nie oszukać, chyba 500 ileś koni. Teraz wam powiem, 585 konkretnie, co nie? No, przejechany 2300, miałem 4000 około chyba. Czekajcie, zaraz zobaczę. 2774 mamy, aha, okej, mam. Dobra, fajnie, też fajnie, fajnie. Czekajcie, czy ja tu zjadę? Dobra, zjadę. Może nie pierdzielnie we mnie ten bot głupi. Lepiej nie. O, mogłem jechać tym pasem. Kurczę, dobra. Przepad. Dobra, może tak zrobimy. Kurczę, nie wiedziałem, że tu są takie te... Na nawierzchni te znaki narysowane, że można skręcić w prawo, w lewo, kurczę. I prosto. No. W lewo? W lewo, tak, dobra. Kurde, nie, już jestem głupi, powiem wam. O, jakie spalanie zawaliste. Podoba mi się, kurczę. Fajnie. No tu troszeczkę pod górę. To właśnie, powiem wam, w Anglii jest... Powiem wam, że najdziwniej się jeździ, kurczę, po Anglii. Nie wiem, jak ci ludzie, kurczę, mogą jeździć. Niektórzy...
no, po tych miastach co, nie? W ogóle jest dużo takich, kurczę, autostrad, które idą pod górę, zamiast do dołu. Żeby to spalanie było, kurczę, mniejsze, a tu musi być większe. Ale i tak mam w swoim Iveco, mam aktualnie Stralis Highway 34,3. Nie wiem jakim cudem jak ja to zrobiłem. Ale to tam tylko taka ciekawostka na moje, no, no, na moje spalanie, co nie, które mi się bardzo, najbardziej mi się podoba z najmniejszych. Na przykład mam największe, to mam największe w, żeby właśnie oszukać, gdzie mam największe. O Jezu. Ech, teraz nie pamiętam już, kurczę, ale największe mam chyba w, czekajcie, niech to ja tu sobie zmienię. I ten, czekajcie, czy ja zjadę tutaj? Dobra, zjadę. Bo tu już będzie ten pas taki. Czekajcie, tak sobie zrobimy. O właśnie, ja na 13 bieg nie włączyłem. Ojajaj, dobra. Poradzimy sobie. Właśnie, tak zrobimy. Co miałem mówić? Największe mam chyba... O, znowu mi się zwiększyło, widzę. Ale to nic się nie stało w sumie. Największe mam chyba w... Kurczę, nie jestem pewny, czy w Manie, czy w Volvie starym, kurczę. Nie pamiętam teraz, ale chyba w... Ale chyba w Volvie starym największe mam. No największe mam w Iveco. Albo skakans, nie, skani stary R 730 koniołów mam 39,8. No tam kiedyś tam powiem wam, że jak byłem jeszcze w poprzedniej firmie wirtualnej, to kurczę, dla mnie to spalanie w skani, powiem wam, podnosiło się bez powodu, bez kitu. Miałem na początku tak 42, bo to skanio jeździła osoba wypożyczona, co nie? Właśnie, i te spalanie miałem, powiem, takie kurcze głupie, że mi się podnosiło aż do 53, mi się podniosło. No troszeczkę, powiem wam, byłem zdziwiony, wkurzyłem się, wyłączyłem nawet realne spalanie, nadal nie schodziło. Sprzedałem ciężarówkę, fajnie, wszystko pięknie, cacy, ale znowu coś mi się nie podobało. Ale jak na przykład wiozę, ile tu jest? 46,7? Czy ja dobrze widzę? Chyba to... O cholera! O cholera! Kurde! Ale żebym przegapił zjazd. Znaczy nie. Dobrze... Znaczy... No, dobra, nieważne. Ale kurczę, tak nie powinienem jechać, ale... Nic się nie stało w sumie. Na przykład... Ale to chyba wam opowiadałem już. Ja tu już mało co pamiętam, co ja mówiłem w poprzednich odcinkach w sumie. Wiecie? Czekajcie, niech to mi tu spadnie. Dobra. Okej. Okay. Niech mi tu się troszeczkę rozpędzi mój Peterbilt. Nie, to spalanie pomyłam nawet. Kurczę, świetne. Podoba mi się. Podoba mi się. Kurczę. Ale tam, co ja patrzeć na spalanie. Naczepa fajniejsza. Co nie. Ale mi się bardzo podobają. Kurczę. Jestem ciekaw, jakby można byłoby zaparkować, kurczę, w tym, w... gdzie to się nazywa? Kurczę, w... pamiętam kiedyś ten, Prezes Gaming, też najlepszy, no może najlepszy streamer, ale on rzadko co teraz streamuje w ogóle. W ogóle. Rzadko co, ale... Pamiętam kiedyś jechał do podziemnego tunelu, co nie? Ale to kurczę, powiem wam, też dobry człowiek jest, kurczę, śmieszny. No i ten. I ten. I... No. Spada, fajnie. Tylko no mogłoby być, kurczę, retarder mógłby się włączyć tutaj przy tym Peterbilcie. Ale chyba jak odblokuję tam, który mam ten poziom 12, a ile mam do 13? U, trochę mam, kurczę, bo ja, aha, dobra, już wiem czemu tak.
Ja tym kurczę ten save inny wczytałem, no tak, dobra, okej, okay, teraz się wszystko wyjaśnię. No tak, dobra. Tutaj mamy ten chyba znak. I chyba tu zakończymy sobie odcineczek, tak myślę. Jednak nie będzie dwóch części, wiecie, jednak. Nie, nie, nie. Bo mi się powiem, nie. W sumie nie opłaca mi się tak średnio. Mi się uśmiecha nagrywać taki odcinek długi. I tak sobie myślę, może... Nie, czekajcie, gdzie ja mam ten znak? Czekajcie, źle. Ojoj, to w Birmingham. Oj, bo ja tu Dobra. To tak, to 1200 pojedziemy i koniec na dzisiaj będzie odcinka. Właśnie tutaj, kurczę. Widzę tu jakieś roboty. Roboty drogowe widzę w Anglii są. Konkretnie przy chyba Carlisle. Nadal nie wiem, jak to się czyta. To nie. Głupia nazwa do wymówienia. Tylko to ja się nigdzie tu nie zatrzymam. Ajajajajaj. Kurczę, dobra, nic się nie stało w sumie tutaj. I się zatrzymam. W tunelu też tak średnio się uśmiecha. Zatrzymać mi się. Kurczę. Ale... O, 46,4. Świetne spalanie. Aż mi się spodobało. Tylko on też dużo pali, powiem też w sumie ten Peterbilt. Bo on chyba, czekajcie, 1000... A nie, trochę ma tego baku. 1197 km mi starczy paliwa. Ale spalanie jest epickie. 46,3, świetne spalanie. Kurczę. Albo dojedziemy do 1150 km i na dzisiaj będzie już koniec odcinka. O, tak zrobimy. Albo do Czekajcie, bo tu blisko stacja jest, tylko właśnie nie wiem... Ojojojojojojojojoj. Tylko właśnie nie wiem, czy do stacji, czy przed stacją, kurczę, to będzie. Dobra, ja tu się tak zrobię. Mógłbym... Nie, dobrze, dobrze, jadę tym pasem. Tak jest, bo tam jest wyłączony ruch. To nie chcę mieć... No. A do stacji chyba dojedziemy i będzie w sam raz. Tylko właśnie nie wiem, czy po dwóch stronach jest... Po dwóch jest, dobra. Po dwóch stronach jest autostrada. Stacja benzynowa, kurde. O, ja sobie ją zwiedzę przy okazji, żeby później nie została mi w tyle gdzieś, to nie. Ale zobaczymy. A nawet na stację podjedziemy w sumie, powiem wam. To będzie dobry pomysł. O, 1160 km, fajnie. Zostaniemy tylko. Nie wiem, czy to... Nie wiem tylko, czemu to pisze services. Services. Kurczę, to trochę dziwne jest w sumie. Czekajcie, przejedziemy tędy. Wow. Czekajcie. I tu muszę też sobie zmienić. Patrzcie, fajnie tu zrobiona jest naczepa, kurczę. Wanienka. Oj! Przepraszam, przepraszam, ja nie chciałem. Przepraszam. Ojoj, to Volvo jeszcze stare. Przepraszam, przepraszam, ja nie chciałem zaczepić tego czegoś. Co nie? Dobra, czekajcie, podjedziemy do przodu jeszcze trochę. Czekajcie, w sumie... W sumie bym nie chciał, kurczę, miejsca grom... No, trochę tak... Kurczę, źle zatrzymaliśmy się, dobra. Niech tak będzie już w sumie. No i cóż, moi drodzy. Widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach. I cóż, do usłyszenia. Cześć.